A w Terespolu trwa Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich. Od lat jest jednym z największych i najważniejszych wydarzeń kulturalno-religijnych w tej części Europy. W tym roku w festiwalu bierze udział 29 chórów z Polski i zagranicy. Chór parafii świętego Cyryla i Metodego z Białej Podlaskiej przyjeżdża na festiwal do Terespola każdego roku. To możliwość spotkania się z chórami i dyrygentami różnych krajów. Każdego roku uczestnicy starają się przygotować coś wyjątkowego. Powstał u nas chór męski i z 5 kolęd, które śpiewamy, 2 z nich wykonają nasi mężczyźni. Będzie to kolęda Dobry Wieczór Tobie, czyli bardzo popularna na festiwalu w Terespolu, ale będzie też kolejna kolęda w Misti Wiflejemi. Mam nadzieję, że również zauroczy publiczność. Do Terespola przyjechały chóry, które reprezentują różne ośrodki parafialne, uniwersyteckie, zespoły wokalno-instrumentalne i folkowe. Celem festiwalu jest m.in. kultywowanie tradycji kolędniczej, która przechodzi z pokolenia na pokolenie. Jak twierdzi dyrektor festiwalu, te tradycje w wielu miejscach są kultywowane. Poprzez te wszystkie właśnie takie działania, to, że chóry występują, że zaczęły powstawać chóry rodzinne, że dzieci zostały przejmować od swoich rodziców, od babci, dziadków pewne tradycje i śpiewy, to jest ciągle żywe i to jest prezentowane tutaj w Terespolu, ale myślę, że na co dzień we wszystkich okolicznych miejscowościach możemy to także zobaczyć i usłyszeć podczas tego okresu pięknego Bożego Narodzenia. O popularności festiwalu świadczy fakt, że trwa on nieprzerwanie od 22 lat. Z każdym rokiem jego poziom jest coraz wyższy, a wartości są wciąż uniwersalne. Przede wszystkim liczy się ta wartość duchowa, a więc ten moment, kiedy my wysławiamy Boga, który przyjmuje nasze ludzkie ciało, abyśmy my mogli podążać tą drogą ku wieczności, ku najwyższemu. W dwudniowym Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich występuje 29 zespołów z Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji.